Rozwiąż układ nierówności. 5z plus 7 jest mniejsze od 27 lub minus 3z jest mniejsze równe od 18. Więc kluczowe jest tutaj słowo lub. To znaczy, że z spełnia ten układ nierówności, jeżeli spełnia przynajmniej jedną z tych nierówności. Może spełniać obie, ale przynajmniej jedną musi spełniać. Czyli przystępujemy do rozwiązywania. No, weźmy od tej nierówności po lewej stronie. 5z plus 7 jest mniejsze od 27. Czyli co? Odejmujemy 7. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam 5z mniejsze od 20. Dzielimy przez 5 obie strony. I w ten sposób dostajemy rozwiązanie z mniejsze od 4. Lub minus 3z mniejsze równe 18. Ale, czyli co? Musimy podzielić przez minus 3. Czyli podzielimy przez minus 3. Minus 3z 18. Ale pamiętamy, że jak dzielimy przez liczbę ujemną, to musimy odwrócić kierunek nierówności. Prawda? Czyli mamy tutaj większe równe. Czyli po lewej stronie zostaje nam z większe równe i 18 minus 3 to jest minus 6. No i pamiętamy, że tutaj cały czas stoi słowo lub. No i może, żeby łatwiej zobaczyć, co właściwie nam wyszło, zaznaczmy rozwiązanie na osi liczbowej. Tu mamy 4, powiedzmy 0, minus 6. I teraz co? Powiedzmy z mniejsze od minus 4. Czyli tak, nierówność jest ostra, wobec tego minus 4 nie należy, czyli to są wszystkie liczby na lewo od minus 4, od 4. Natomiast rozwiązaniem drugiej nierówności są wszystkie liczby większe równe minus 6, czyli tym razem minus 6 należy i wszystko na prawo. No dobrze, i teraz jakie liczby spełniają przynajmniej jedną z tych nierówności? No, widzimy, że każda liczba spełnia przynajmniej jedną z tych nierówności, bo każda liczba no jest tutaj w tym obszarze niebieskim lub zielonym. No niektóre są w obydwu. No, liczby pomiędzy minus 6 a 4 spełniają obie nierówności. No, liczby poniżej, mniejsze od minus 6 spełniają tę zieloną, a liczby większe od 4 spełniają niebieską. Czyli innymi słowy, każda liczba, czyli każda liczba z jest rozwiązaniem. Czyli inny sposób zapisu tego to jest z należy do zbioru liczb rzeczywistych. No to jest skrótowy zapis tego faktu, że z jest dowolną liczbą rzeczywistą.